Siemano, witam wszystkich i dzisiaj poruszę temat ważny, temat, który czas najwyższy, żeby ktoś powiedział prawdę. Dlaczego i kto nakręca tą całą spiralę zawiści, złości, bo ona oczywiście w nas jest. Ona zawsze w nas będzie. Zawsze będziemy cały czas coś tam, z czegoś szukali, żeby się doczepić, ale kto jeszcze podkręca to bardziej i można było to jak najlepiej zauważyć, wiecie, w jakich wydarzeniach, które miały miejsce nie tak dawno. Także rozpoczniemy sobie temat zawiści w sporcie i zawiści ogólnie w nas, w narodzie, w ludziach. I tutaj najlepszym przykładem będzie, najświeższym przykładem, osoba, która jest tak bardzo, bardzo, bardzo głośna teraz, osoba, która oczywiście na ten rozgłos zapracowała. I tutaj widzicie, nie ma zasłużyła. Ja specjalnie nie używam słowa zasłużyła, bo to jest oczywiste. Ale ludzie zapominają pierwszej jednej ważnej rzeczy. Zapracował. On wziął się tak naprawdę znikąd, tak to możemy nazwać, i teraz jest na wyżynach. Ale jeszcze chwilę temu, gdzie on był, jeszcze dosłownie 2 tygodnie temu, były wylewane na niego wszelkie pomyje. Był najgorszy, był transfer nieudany, mowa tu o Robercie Lewandowskim. I tutaj transfer był nieudany, wszystko było źle, były pieniądze wywalone w błoto, 50 milionów, po co to było? Lewandowski pokazuje się na przywitaniu, właściwie robi rekord w sprzedaży, jest bardzo bliski rekordu sprzedaży koszulek. Nie ma jego koszulek w całej Barcelonie, nie ma gdzie kupić, w całej Hiszpanii. Ludzie robią plakaty po polsku, że Lewy, oddam pierogi za twoją koszulkę, co brzmi świetnie, co brzmi śmiesznie, co jest fenomenalne, pokazuje mentalność. I wiecie, 2 pierwsze mecze, no nie idą tak jak trzeba, w 100%, znaczy inaczej, od piłkarza wymaga się oczywiście, żeby strzelał. No ale kto nakręca to wszystko, to całą spiralę i kto wrzuca ludziom tą złość? Media. Tak samo jak wiecie, jak wchodzimy i po co są te wszystkie nagłówki, teraz Fame MMA jest bardziej promowane niż zwykłe, przepraszam, sporty walki, o tak to nazwijmy, bo ja, Fame MMA to jest oczywiście gala, w której walczy się, ale sporty walki to jest zupełnie coś innego. I czemu wrzuca się teraz tak głośno te Fame MMA? Bo są wyświetlenia. I media nakręcają specjalnie, rzucając takie nagłówki, a ludzie czytają i nie pomyślą, nie zastanowią się to, że facet przyjechał, grał zupełnie w innej lidze, musi się chwilkę przestawić, zrobił zupełnie co innego, grał z innymi zawodnikami, inna szybkość, inne podania i tak dalej. I teraz nagle wymagają, żeby w pierwszym meczu on nawalał tyle bramek, że wiecie, że będzie, worek będzie się po prostu sypał z tymi piłkami, tak? Tutaj zawsze trzeba czasu, ale od razu po 2 meczach my powinniśmy pisać: Robert Lewandowski zaliczył udany debiut, tyle i tyle nawet podań, znaleźć cokolwiek, gdzie był zajebisty, gdzie był najlepszy, to my będziemy szukać: ten Lewy to jest krzywy. Nie, on wywalone pieniądze w błoto, 50 milionów, ale teraz, gdy był mecz, Lewy strzelił bramkę, do tego zaliczył 2 fenomenalne asysty. Wraca stara Barcelona. Zobaczcie, co Lewandowski zrobił. Lewandowski wraca. Lewandowski kreuje nową Barcelonę. Przyszłość przed nami. Widzicie, jak szybko zmienia się tak naprawdę cały scenariusz tego, co oni robią, specjalnie po to, żebyśmy teraz wchodzili. I wiecie, czytam komentarze i często ja widzę osoby, bo są z moich znajomych nawet na Facebooku, że wcześniej jechali po nim, a teraz, ja wiedziałam, że tak będzie. Ha, to było do przewidzenia. Jeszcze chwilę temu chcieli go sprzedawać z powrotem do tego klubu, w którym zaczynał karierę. Jeszcze chcieli go cofać. Nie, nawet nie do Bayernu, jeszcze chcieli go cofać wcześniej. Ale teraz już ja wiedziałam, że tak będzie. Ja wiedziałam, że Lewy, to tylko była kwestia czasu. Ludzie, używajcie sami głowy. Zacznijmy sami myśleć. Pamiętajmy, to jest nasz rodak. Przeszedł do jednego z najlepszych klubów na świecie. Czy to o czymś nie świadczy? Chłop pracował od malutkiego. Krok po kroczku. Nie miał najlepszych akademii i tak dalej. Cały czas piął się do przodu. Jest legendą Bundesligi. Wiecie, co się działo, jak on pobił ten rekord? Wiecie, jaka złość była? On powinien siedzieć na ławce i nie wychodzić, żeby rekordu nie pobić. A teraz nagle mamy go w najlepszym prawie że klubie na świecie, czy w najlepszym klubie na świecie. Wiadomo, zależy od upodobań, zależy od tego, jak kto uważa. I wylewamy na niego wszelkie pomyje. My.
My powinniśmy wspierać właśnie, mówić, i ktokolwiek powie, że słuchajcie, lewy się nie nadaje po dwóch meczach, to powinniśmy mu wiedzieć, stary, wyluzuj, to są dopiero dwa mecze. Ja rozumiem, że fakty to fakty, ale to mecze towarzyskie to po pierwsza rzecz, po drugie, to musimy dać mu czas. Tak jak mówię, zmieniła się zupełnie liga. Drugą osobą, którą oczywiście skreślali, jechali, jest świetnym przykładem po prostu tego, co powiedziałem przed chwilą. Mariusz Pudzianowski. Za Strongman, wiadomo, legenda. Legenda. Wszyscy. Powiem wam, że nawet Jerry Ward, świętej pamięci, jak pytany był, dlaczego on zaczął w ogóle ćwiczyć, to mówił, widziałem Mariusza Pudzianowskiego, on w Stanach wszędzie jest po prostu... Jest legendą, każdy o nim wie, każdy wie. Wiele osób zaczynało ćwiczyć, bo był Pudzian, wszyscy znają Pudziana. Teraz nagle, wiecie, jak przeszedł do MMA na początku, dają mu jakiegoś Neymana. Ach, wiecie, potem przegrał walkę. Ha! Wiedzieliśmy, że tak będzie, gdzie on się nadaje, napompowany, gdzie on tam do sportu walki. Nagle wygrywa z Materlą i jest... Dajmy mu walkę o pas. Ja wiedziałem, że tak będzie. Pudzian, tytan pracy. Brawo, Pudzian. Ja żadnemu z nim nie odbieram. Jestem mega dumny. Mega propsuję to, co oni robią, bo ja ich szanuję. I wiecie, to, co oni robią, dla mnie Lewandowski, Pudzianowski, ja tutaj nie wnikam już w prywaty, bo tutaj zaraz wiele osób zacznie rzucać prywatami jakimiś, ale to jest w każdym sporcie to samo. Dopóki, wiecie, oczywiście, dopóki nie udowodni, no to się nie liczy, ale za szybko skreślamy kogoś, kogo jeszcze chwilę temu dosłownie mieliśmy za legendę. Wystarczy, żeby się o tak potknął. O tak, małe potknięcie. I Pudzian to samo. To jego słynne teksty. Powiedział, że będzie gotował ten kamień i ugotuje? Powiedział i zrobił. A wszyscy mówili, nie, nie, Pudzian to już... Pudzian jest skończony, gdzie on tam się nadaje. Pudziana to weźcie w ogóle. Niech on wróci do Strongman. O. I zobaczcie, jakby wrócił do Strongman, pierwsze zawody, powiedzmy, byłby trzeci i już by było, to nie to samo, to nie ten Pudzian, niech on wróci do MMA. Albo niech w ogóle wszystko rzuci. A ja go szanuję za to, że tyle lat pluli na niego, walili na niego. Te wszystkie media tam, wszystkie te szmatławce tak pisały o nim krzywo, bo inaczej tego nie nazwę. A teraz on znowu pokazał im, po prostu pokazał im klasę. I to jest człowiek, który też znikąd, wziął się znikąd i pracował. O tym zapominamy wszyscy, że to jest ciężka praca w każdym sporcie, w każdej dyscyplinie. W każdej. Ja powiem wam, że moi znajomi, tak samo, każdy w kulturystyce ich skreślał. Krzywy jest, talię ma rozwaloną, klatę porozrywaną, łapy krzywe, co, gdzie się nadaje, nagle zostaje pro i ja wiedziałem, że tak będzie. To było do przewidzenia, zobacz jaki on ma gen. On nie musi pracować, on tociął, on szybko docina, zawsze jest szczupły. A to, że on, wiecie, 5 razy w tygodniu chodzi na siłownię, to naprawdę tam na siłowni to on nie siedzi na telefonie i nie, SMS-ki, tylko naprawdę wylewa z siebie pot. Do tego robi cardio, do tego jest na deficycie, do tego, bo musi być na deficycie, do tego, wiecie, cały aspekt regeneracji, fizjoterapii i tak dalej, na to też nie patrzymy. Ile oni muszą poświęcić wszyscy? To są nasi zawodnicy, a my jedziemy po nich jak po kobyłach. Od razu, pum, skreślony. Nie dajemy szans. My. I zobaczcie, jak szybko się zmienia to wszystko, szybko się zmienia cały scenariusz tego wszystkiego, co robimy. Jak w dobrym filmie akcji. Nagle mamy na samym dnie, wynosimy na wyżynę. Same dno, wyżyny. Wspierajmy swoich zawodników, swoich najlepszych, bo kogo tak naprawdę mamy wspierać? Ja nie rozumiem tego, czy to jest tylko u nas, odpowiedzcie mi w komentarzach, czy to jest tylko u nas w narodzie, że skreślamy gościa i nie patrzymy na to, co osiągnął po jednej porażce, potknięciu. Po jednym potknięciu. Nie widzimy tego wszystkiego, co się działo, bo już on nie jest warcowy. A oni nadal udowadniają nam, że wiemy i będą pracować ciężej i mam nadzieję, że lewy zostanie królem strzelców, bo wtedy dopiero kopary opadną. Wtedy dopiero będzie. Ja wiedziałem, że lewy będzie królem strzelców. I w każdym sporcie jest to samo. W każdym. W lekkiej atletyce, w piłce nożnej, w siatkówce. Ostatnio były przecież mistrzostwa i co? Nie wygrali. To, że są topką światową, to, że ktoś wychodzi z Polakami na mecz i mają coś takiego.
To jest nic, to już jest zapomniane. Każdy u nich w dyscyplinie wie, że Polska w siatkówkę jest topką, ale u nas mniej niż pierwsze miejsce to się nie liczy, co nie? Ale sportem narodowym jest? A gdzie tam mieliśmy sukces? To już odpowiedzcie sobie sami. I tym bardziej to pokazuje klasę Lewandowskiego, który w sporcie, w którym nam słabo wychodzi jako drużyna, wychodzi w górę. Sam idzie, nie myśli. Działa. Wiecie, ilu to tak naprawdę młodych chłopaków? Może to właśnie dzięki Lewandowskiemu ludzie zauważą, że właśnie ciężką pracą, tak jak dzięki Pudzianowi, można zajść wszędzie. Wszędzie, bo Pudzian powtarza i ma rację. Pudzian pracował na to wszystko. Musimy to zrozumieć. To jest ciężka praca. A my tego nie rozumiemy. My widzimy efekt końcowy. To jest właśnie najgorsze, że widzimy tylko efekt końcowy i nie myślimy o tym wszystkim, co sprawiło, że oni są na tym szczycie. Także wiem, że pewnie Pudzian tego nie obejrzy, pewnie Lewy też tego nie obejrzy, ale co tu mówić, szacun panowie. Szacun dla każdego sportowca, który kiedyś został zrównany, znowu się odbił. I mam nadzieję, że tak jak mówię, że Lewy jeszcze pokaże bardzo dużo, a my jako ludzie zastanówmy się nad sobą. Nie warto nikogo skreślać, szczególnie osób, które tak ciężko pracują. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się niebawem.